Najlepsze wynalazki wcale nie były wynikiem pracy jakiejś jednej osoby, która nagle wpadała na jeden konkretny pomysł i nagle udawało jej się coś nowego stworzyć. Najlepsze wynalazki zawsze były wynikiem pracy twórczej wielu twórców. Przy czym taka finałowa, przełomowa konstrukcja powstawała właśnie w wyniku połączenia wielu różnych wynalazków, różnych twórców. I tak mamy na przykład komputer. Maszyna, która z początku była kalkulatorem. Kalkulatorem, który miał rozwiązywać równania różniczkowe i miał możliwość bycia programowanym. Z początku nawet nie myślano o tym, żeby móc programować komputer, bo największym zagadnieniem, zjawiskiem, które wymagał uwagi twórców komputera, było to, jak stworzyć pamięć. Jak zrobić to, żeby komputer zapamiętywał? I w przebiegu innowacji tego komputera powstawał coraz to nowszy model. W pewnym momencie twórcy wpadli na pomysł, czy można byłoby stworzyć program, w którym byłyby inne podprogramy, tak żeby cały program nie musiał odtwarzać całego programu, tylko konkretny podprogram mógłby odtworzyć tylko jakąś część danego programu, resztę danych zapisywać i zapamiętywać, żeby można było przeprowadzać różnego rodzaju działania, symulacje. Później wymyślono tranzystor. I tak oto na przebiegu lat powstawały to coraz to nowsze wersje komputera. Podobnie z naszą współczesną kulturą, cywilizacją. Na początku powstał człowiek. Człowiek, który musiał przetrwać. Ten człowiek po jakimś czasie nauczył się, że dużo łatwiej jest przetrwać w plemieniu, w grupie osób. Ale po jakimś czasie zauważył też, że to plemię mu nie wystarcza, że chce władzy, że chce zademonstrować swoją siłę i kontrolę. I tak oto człowiek zaczął walczyć. Po jakimś czasie człowiek stwierdził, ta walka jednak do niczego nie prowadzi. Może poszukajmy prawdy, poszukajmy jakiegoś większego porządku. Stwórzmy hierarchię, system wartości, spiszmy to na papier, żeby było wszystko ściśle określone. No ale jednak człowiek po jakimś czasie stwierdził, kurczę, to spisywanie wszystkiego na papier trochę męczy, jest ograniczające i strasznie sabotuje mój rozwój. Może zamiast skupiać się na kierowaniu w życiu zasadami, zacznę robić eksperymenty. Po swojemu. Po co mam dokonywać konformizmu względem społeczeństwa, kiedy mogę być indywidualistą? Zgromadzić potrzebne mi środki, nauczyć się manipulować światem i zrobić tak, żeby mi było dobrze. No bo przecież jak zrobię, że mi będzie dobrze, to będę mógł zrobić, żeby innym ludziom też było dobrze. No ale tak ten człowiek, robiąc sobie ciągle dobrze, w pewnym momencie stwierdzi, że to jest jednak męczące. No robię sobie dobrze, biegam tam i z powrotem. Czuję presję, stres. Słabo. Może jednak potrzebuję, żeby mnie ktoś przytulił, pokochał, zaakceptował. Może ten konsumpcjonizm jest totalnie beznadziejny,
i to jest jakaś pomyłka. Może zamieszkam w lesie, w sumie wcale nie jest tam tak źle. Tak prędzej czy później zginiemy. Więc po co mam biegać za nieśmiertelnością, której i tak nie zdobędę? W sumie coś może być w tej duchowości. Może zacznę nawet medytować. I tak człowiek pobiegał sobie za tą duchowością i w pewnym momencie stwierdził, kurczę, ale jednak te wszystkie poprzednie elementy mojego życia do czegoś służą i w sumie tutaj, gdzie jestem, znowu mi coś nie pasuje. Na świecie jest głód. Jestem nadwrażliwy. Męczy mnie poczucie winy. Może zacznę poszerzać swoją wiedzę i umiejętności i nauczę się takiego zdrowego indywidualizmu, w którym będę łączył różne perspektywy i szukał dużego obrazu mojego życia. I tak oto człowiek zasiadł się w księgach, zaczął się uczyć. Już zdążył na szczęście wynaleźć język, komputer i internet. Nawet nauczył się współpracować z innymi ludźmi. No ale tak stwierdził, że ma taką ogromną wiedzę, ale znowu jest sam. Trochę to smutne, bo strasznie jest sam. I tak, po jakim czasie wpadło mu do głowy, ej, może jesteśmy w stanie zrobić takie fajne społeczeństwo, w którym każdy z nas miałby taki globalny pogląd. Każdy z nas patrzyłby na drugiego człowieka jako kosmiczne istnienie. Każdy z nas nauczyłby się rozumieć kosmiczne prawa i odczuwać inne subtelne części naszej świadomości i naszego życia. I tak oto człowiek zderzył się z poczuciem istnienia, rozpoznając samego siebie jako niepodzielną cząstkę wszechświata, będącą nieoddzielną z Bogiem, który jest jedynym istniejącym bytem, który jest, stanowiącym obiekt swojej własnej kreatywności i tym samym innowacji. Wiecie, w każdym z nas istnieje taka część, która pragnie wolności, pragnie miłości, pragnie uznania, pragnie ekspresji siebie, pragnie dać siebie wszystko w tym życiu. Pragnie doskonałości, pragnie zbliżyć się do Boga. Każdy z nas może to wyczuć intuicyjnie. I na przecięciu się dwóch ścieżek, tego co już znamy, oraz tego czego jeszcze nie znamy, leży chwila obecna, w której każdy z nas dokonuje przełomu, kwantowego przełomu w kierunku swojej własnej innowacji. To tak jakbyś pozwolił sobie na odkrycie tego, czego jeszcze nie znasz. I jest to trudne, ponieważ czasem zasłania to lęk. Ale jeżeli pozwolisz sobie na odkrycie tego, poczujesz się jak Bóg. Ale nie taki egoistyczny, egocentryczny Bóg. Bo to jest taki mały Bóg. Poczujesz, że jesteś nim. I to da ci wszystko, czego potrzebujesz. Da ci spokój, bezpieczeństwo, miłość.
innowację do twojego życia, której cały czas szukasz. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.